Wydawało się, że ten mecz jest już przegrany, jednak te ostatnie 15-20 minut zmieniło szale. No, można powiedzieć, na waszą korzyść, bo ten remis jest dla was sukcesem. No nie ukrywamy, że remis jest sukcesem z dzisiejszym liderem. No, przegrywaliśmy dzisiaj, tak jak pan mówił. No ale pokazaliśmy charakter, chłopaki pokazali charakter, przycisnęliśmy ich w drugiej połowie. No i fajnie, że udało się strzelić dwie bramki i zremisować ten mecz. No do tej pory nie wychodziło to Syrenii, bo kilka meczów przegranych, to ten remis może podźwignąć bardziej Syrenię na kolejne spotkania? No wie pan, no, te mecze były różne, strzelaliśmy zawsze dwie, trzy bramki w meczach, niestety to nie wystarczało, no, dlatego mówię, trzeba trochę popracować nad obroną, no i tak jak pan mówi, ten remis mi się wydaje, że też poprawi nieco morale w drużynie i będzie już tylko lepiej. Jeżeli chodzi o atak, wyręczył dzisiaj wszystkich trener, właśnie strzelając trzy bramki. No fajnie, że się udało dzisiaj strzelić trzy bramki, no dostałem dobre podania od chłopaków, chłopaki bardzo dobrze, można powiedzieć, mnie obsłużyli i stąd dzisiaj trzy trafienia. Z czego wynikało te początkowe minuty, w zasadzie pierwsza połowa, która tak, jak można powiedzieć, przeszliście obok? No, był taki nerwowy mecz w pierwszej połowie, tak to wyglądało. No trochę za łatwo straciliśmy te dwie bramki, nie ma co ukrywać. No druga też z rzutu wolnego, no mam tutaj trochę pretensji do bramkarza, natomiast no szkoda, nie powinniśmy stracić takich bramek, natomiast w drugiej połowie ostatnie tam pół godziny byliśmy z zespołem dominującym już. Możecie dziękować sędziemu, że doliczył te 4-5 minut, bo to właśnie w tych ostatnich sekundach padła decydująca bramka. No tak, było wiele przerw w meczu, były faule, wchodzili masażyści, dlatego było doliczone kilka minut więcej. No i cieszymy się, że w ostatniej praktycznie sekundzie doprowadziliśmy do remisu. W tej drużynie jest potencjał, czy też ta kadra jest zbyt słaba? No wie pan, no jest wielu młodych chłopaków. I po prostu dlatego to też tak wygląda. No, muszą nabrać doświadczenia, ogłady w seniorskiej piłce. No i mi się wydaje, że z meczu na mecz, z rundy na rundę będzie coraz lepiej.